Witajcie, witajcie. Z tej strony Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Inwestomateu. A dzisiaj w takim bardzo wyjątkowym, gościnnym podcaście witamy też tutaj Adriana, adwokata, który specjalizuje się w prawie rynków finansowych. Adrian, jeżeli chcesz, śmiało przedstaw się naszym słuchaczom. Cześć Mateusz, witam wszystkich słuchaczy. Mam na imię Adrian, zajmuję się prawem rynku finansowego, zarówno zawodowo i naukowo. Bardzo się cieszę, że mamy okazję dzisiaj porozmawiać. Bardzo ciekawe zagadnienia przed nami. Tak, Adrian, przede wszystkim bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za to, że się w ogóle do mnie zgłosiłeś, żeby pokryć wspólnie te trudne tematy prawne, trudne przynajmniej dla mnie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, gdzie przechowywane są papiery wartościowe, o zawieraniu transakcji na giełdzie. Temat jest o tyle ważny, że mnóstwo osób pisało do mnie z takimi pytaniami, czy te papiery są gdzieś fizycznie, czy my je jakoś naprawdę możemy posiąść, czyli na przykład włożyć sobie w domu w sejfie i składować i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiejszy temat uważam za bardzo istotny i od razu, Adrian, jeżeli nie masz nic przeciwko, zapowiem, że nagramy podobnych wideo przynajmniej kilka i spróbujemy pokryć właśnie takie ciekawe tematy z pogranicza prawa i inwestowania. Zaczynamy więc. Pierwsze pytanie, i tak będę pokazywał, żeby to było prostsze w konsumpcji. Czy papiery wartościowe typu akcje, obligacje i ETF-ów istnieją w ogóle w postaci fizycznej? Tutaj mógłbym zacząć jak typowy prawnik od odpowiedzi to zależy, ale nie chcę tego robić. Więc powiem tylko tyle, że obecnie akcje i obligacje, ETF-y zostawmy sobie na później, to jest też takie odrębne, ciekawe zagadnienie, też się do tego odniosę. Ale akcje i obligacje obecnie nie mają formy dokumentu. Prawodawca zdecydował, że nie ma sensu utrzymywać takiego systemu, w którym mamy kartkę papieru, która, tak ładnie to brzmi, ucieleśnia pewne prawa wynikające z statusu akcjonariusza czy statusu obligatariusza. Więc w postaci fizycznej te akcje, obligacje nie istnieją. I teraz wracam do tego, od czego zacząłem, czyli to zależy. Oczywiście mówimy o akcjach, obligacjach, które zostały wyemitowane zgodnie z prawem polskim i może być tak, że zagraniczne akcje nadal mają formę dokumentową, jednocześnie znajdują się, czy może inaczej odzwierciedlone są również w zapisach informatycznych. I tutaj mógłbym otworzyć takie dwa zagadnienia. Dematerializacja i immobilizacja. U nas w Polsce mamy do czynienia z dematerializacją papierów wartościowych, czyli unicestwieniem ich fizycznej postaci. One są obecnie wyłącznie w formie zapisu informatycznego. Natomiast w innych jurysdykcjach możemy mieć do czynienia z immobilizacją papierów wartościowych, czyli zamiast unicestwienia mamy umiejscowienie fizycznej postaci papieru wartościowego w jednym miejscu, na przykład w centralnym depozycie papierów wartościowych, w taki sposób, aby można było obracać akcjami, obligacjami na podstawie tych zapisów informatycznych. No to tyle, jeśli chodzi o akcje i obligacje. Te ETF-y, tak jak powiedziałem, one są dość ciekawe, no bo to jest pytanie, czym w ogóle jest ETF, tak? Tak naprawdę u nas w Polsce ETF-y to certyfikaty inwestycyjne, które również nie mają formy dokumentu, one występują w formie zapisu informatycznego. Natomiast zagraniczne ETF-y to raczej nie będą certyfikaty inwestycyjne, tylko tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, czyli instrumenty finansowe nie będące papierami wartościowymi. Więc w zasadzie i akcje, obligacje i te ETF-y zbiorczo to instrumenty finansowe, które nie mają fizycznej. Okej, Adrian, rozumiem, tak pozwolę sobie przerwać i powiedzieć to, co na razie rozumiem z tej wypowiedzi, czyli dematerializacja, jak coś w ogóle nie ma postaci fizycznej, immobilizacja, jeżeli ma postać fizyczną, ale i tak jakby jest gdzieś przechowywane w konkretnym miejscu, więc można
powiedzmy stworzyć też temu postać wirtualną, taką tylko i wyłącznie, tak jak słuchacze mogą zrozumieć, no w internecie, w jakimś repozytorium wirtualnym. Mam zatem takie pytanie numer dwa do ciebie, czyli co się mogło stać z tymi starymi papierami, które nie były wcześniej w obrocie giełdowym? Czyli wyobraźmy sobie, że, bo zakładam, że w Polsce też kiedyś pewne papiery były jakby drukowane i fizycznie obecne i coś się z nimi później stało. I teraz pytanie, co i kiedy, jeżeli możesz to jakoś prosto wyjaśnić? Jasne, pewnie. No właśnie, bo dotychczas cechą wyróżniającą jakby rynek kapitałowy było to, że mieliśmy do czynienia z papierami wartościowymi w formie zdematerializowanej, a teraz wszystkie papiery wartościowe, w sensie akcje, obligacje, nie mają formy dokumentu. I to jest dobre pytanie, bo prawodawca zwykle przewiduje taki okres przejściowy. Tak? No, mieliśmy kartkę papieru, od dzisiaj emitujemy akcje wyłącznie w formie zdematerializowanej, no ale co jak ktoś tą kartkę papieru miał i co z nią się dzieje? Tak? No to chociażby w przypadku akcji funkcja tej kartki papieru, ona pozostała i pozostaje jeszcze przez, jeśli dobrze pamiętam, 3 lata, ale w bardzo ograniczonym zakresie. To znaczy taki akcjonariusz jedynie może przed spółką wykazywać swoje prawa udziałowe, tak, że jest akcjonariuszem. Natomiast w pozostałym zakresie przenoszenie i skutek przeniesienia akcji jest powiązany wyłącznie z zapisem w systemie informatycznym. Więc te akcje, one mogą jeszcze być w postaci papierowej, ale ich funkcja została zmarginalizowana. No oczywiście nie chcę mówić, że taka zmarginalizowana, że to całkowicie nie ma znaczenia, bo jednak wykazanie swoich praw udziałowych jest bardzo ważne, ale dla naszego obrotu tymi papierami wartościowymi, no to one już nie mają żadnego znaczenia. Jeśli chodzi o obligacje, to sytuacja jest podobna. Obligacje, które zostały wyemitowane i nieumorzone przed 2019 rokiem, nadal zachowują moc, czyli są w formie papierowej, nie? Czyli mamy kontynuację tego starego modelu. Okej, okay. To była bardzo wyczerpująca odpowiedź, ale też wszystko fajnie i zrozumiale przedstawiłeś. Zatem od razu zarzucę cię kolejnym pytaniem, czyli co tak naprawdę posiada inwestor, kupując akcje polskiej spółki na GPW? I teraz doprecyzuję jeszcze, że wiemy już, że to jest postać zdematerializowana, czyli jakby wirtualna. I co tak naprawdę mamy jako inwestorzy? No właśnie, bo o co chodzi w zbywaniu, kupowaniu i zbywaniu papierów wartościowych? No nie o to, żeby wymieniać się, no właśnie, w starym modelu kartkami papieru, tylko te kartki papieru, one miały coś ucieleśniać, coś w nich było, też tak ładnie się mówi, inkorporowane. I w tych kartkach papieru ucieleśnione były prawa majątkowe i niemajątkowe, związane na przykład ze statusem akcjonariusza. I ta kartka papieru miała ułatwiać przenoszenie praw. No dobra, i teraz tych kartek papieru nie mamy, mamy zapisy w systemie informatycznym, więc odpada nam kwestia posiadania czegoś, co możemy zgubić, zniszczyć i cokolwiek. I przenosimy po prostu prawa. Więc tak odpowiadając już konkretnie na twoje pytanie, czyli co tak naprawdę posiada inwestor, no to posiada prawa wynikające ze statusu akcjonariusza po tym, jak na jego rachunku papierów wartościowych ukazały się akcje spółki X. I to była naprawdę świetna odpowiedź, bo tak naprawdę na tych prawach nam jako inwestorom zależy. One są najważniejsze. Oczywiście, to jest najważniejsze. Tak, więc jakby zupełnie rozumiem. Tu dochodzi taka kwestia, tak nie chcę za bardzo odchodzić od tematu, ale wiem, że wiele osób przejmuje się tym, że nie ma postaci materialnej, bo w Polsce ogólnie mamy dalej takie przeświadczenie, że jeżeli coś jest namacalne, to jest bezpieczniejsze, patrz nieruchomości i złoto, a jednak polscy inwestorzy tak gdzieś tam, przynajmniej jak się spojrzy na grupach facebookowych, statystycznie inwestują raczej w te klasy aktywów.
ale ja się z tobą zgadzam. Na początku twojej wypowiedzi powiedziałeś takie ważne słowa, że to, że coś nie istnieje fizycznie, to wcale nie znaczy, że jest mniej bezpieczne, ponieważ na przykład ciężej to zgubić siłą rzeczy, jak jest na serwerach, które mają jakieś backupy i tak dalej. No właśnie, bo teoretycznie czy w systemie informatycznym też coś się może zgubić, tak? No ale zdaję sobie sprawę, że mogą być osoby, które mają mniejsze zaufanie do systemu informatycznego i wolą tak jak gotówkę trzymać, jak to się mówi, w skarpecie pod łóżkiem, tak samo woleliby trzymać papiery wartościowe. Ale to byłoby bardzo niepraktyczne, tak? No, na dużą skalę nie da się obracać kartkami papieru. Dokładnie. Nie wyobrażam sobie tego, z drugiej strony niektórzy przyjdą i powiedzą na przykład, że gotówka jest formą kartki papieru, no ale wszyscy wiemy, że w większości już używamy pewnie kart i tej wirtualnej formy, więc tak, z akcjami też jest podobnie. Czyli już wiemy, co posiadamy. Pytanie teraz kolejne brzmi, kiedy stajemy się właścicielami akcji i przede wszystkim, czy są jacyś pośrednicy, ponieważ laikom takim jak ja może się wydawać, że jeżeli są pośrednicy, to w jakiś sposób jest to mniej bezpieczne. I teraz pytanie, czy tak jest? W tym przypadku kluczowe dla inwestora jest moment zapisania na jego rachunku papierów wartościowych, akcji, obligacji, po prostu instrumentu finansowego. Z chwilą dokonania zapisu na tym rachunku papierów wartościowych stajemy się uprawnionymi. Z tego momentu powinniśmy wyczekiwać i powinniśmy oczekiwać od firmy inwestycyjnej, która świadczy na naszą rzecz usługę maklerską, aby taki zapis się pojawił. I tutaj płynnie przechodząc do pytania, czy są jacyś pośrednicy. Są pośrednicy, stety albo niestety. W obrocie giełdowym mamy takie reguły, że stroną transakcji na rynku regulowanym może być tylko firma inwestycyjna. My nie możemy, tak się potocznie mówi, zawieramy transakcje sprzedaży i kupna, ale tak naprawdę to, co my robimy inwestując, ogranicza się do zlecenia nabycia, czyli zlecenia, polecenia komuś nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, tak żeby one finalnie w przypadku nabycia pojawiły się na rachunku papierów wartościowych, a w przypadku zbycia, żeby zasilone zostało nasze zasilony został nasz rachunek pieniężny. I teraz pytanie pomocnicze, ponieważ dla niektórych mogło to być bardzo skomplikowane, w tym dla mnie. Czy mógłbyś wyjaśnić to na przykładzie? Jakimś prostym? Pewnie. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest intuicyjne, tak? Ale wyobraźmy sobie taki przykład. Jeśli chcemy kupić samochód i powiedzmy mamy gotówkę w walizce, pójdziemy do dealera, do salonu samochodowego, wejdziemy do niego, od razu zobaczymy ten samochód, który chcemy mieć, idziemy do sprzedawcy, wiemy, tak, chcemy kupić ten samochód. To sprzedawca, tak upraszczając oczywiście cały schemat, sprzedawca przedstawi nam umowę sprzedaży, w której to umowie my będziemy stroną kupującą, natomiast stroną sprzedającą będzie ten dealer samochodów. To zawrzemy taką umowę sprzedaży, staniemy się właścicielami samochodu, żadnego pośrednika tutaj nie ma. No w naszym przypadku tak na giełdzie to nie zadziała, z tego względu, że ze względu na to, że tam wstępuje firma inwestycyjna. I teraz znowu na przykładzie samochodu. Do tych usług maklerskich, które służą nam do zawierania transakcji na giełdzie, stosujemy odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego odnosząc się do umowy komisu. A komis kojarzy nam się też ze sprzedażą samochodów. I jeżeli chcemy sprzedać samochód, to na przykład oddajemy go do komisu i co robi komisant? Komisant we własnym imieniu sprzedaje ten samochód, ale działa na naszą rzecz. I po sprzedaży tego samochodu on jest zobowiązany, żeby nam wydać korzyści z tytułu sprzedaży, czyli środki pieniężne w tym przypadku. I firma inwestycyjna działa właśnie jak taki podmiot, który sprzedaje za nas samochód. My też polecamy firmie inwestycyjnej sprzedać, no nie samochód, ale na przykład akcje spółki X i firma inwestycyjna robi to we własnym imieniu, ale na naszą rzecz. I po sprzedaży akcji na naszym rachunku pieniężnym pojawiają się środki pieniężne.
No i odwrotnie, jeżeli polecimy firmie inwestycyjnej zakup określonych instrumentów finansowych, to firma inwestycyjna te instrumenty kupi, a następnie na naszym rachunku papierów wartościowych pojawią się te papiery wartościowe, których nabycia oczekiwaliśmy. Nie wiem, czy to pomogło, ale... Tak, nawet bardzo. Z tym komisantem to był świetny przykład. Ja tutaj takie dwie wstawki od siebie dodam. Pierwsza to będzie to, że zauważcie, że jak zawieracie, albo raczej jak zlecacie maklerowi zrobienie czegoś, to to jest coś innego zupełnie złożenie zlecenia, a później wykonanie transakcji i między tymi zdarzeniami może tak naprawdę upłynąć dość długi czas. Jeżeli to jest zlecenie z datą ważności, to może to być nawet potencjalnie miesiąc lub więcej, w zależności od brokera. I to, co chcę powiedzieć, to zauważcie, że opłaty transakcyjne na przykład pobierane są właśnie przy transakcji, nie przy zleceniu, więc jakby to też widać po opłatach, że to są dwie zupełnie różne rzeczy. To taka jedna wstawka, a druga wstawka to to, że świetnie powiedziałeś z komisem, zwłaszcza jak się w komis daje swoje auto, bo to jest tak naprawdę coś bardzo podobnego. Jeżeli wystawiamy zlecenie sprzedaży, na przykład akcji wartych w tej chwili, znaczy wyceniających na giełdzie na 100 zł, ale załóżmy, że chcemy sprzedać po 120 i dajemy bardzo długi limit czasowy, to jest trochę coś podobnego, że po prostu czekamy do momentu, aż makler będzie mógł sprzedać na giełdzie drożej. Trochę podobnie jest z samochodami, zakładając, że chcemy na takim aucie używanym zarobić więcej. Dokładnie. A jak zależy nam na szybkiej sprzedaży, mówimy sprzedaj po każdej cenie, tak? Dokładnie, dokładnie. Sprzedaj po każdej cenie, bo potrzebujemy teraz pieniędzy, więc sprzedaż auta tak naprawdę nie różni się aż tak bardzo od sprzedaży akcji. Kolejne pytanie, przykład był świetny, więc dzięki za to. Kolejne pytanie, jak działa proces dokonywania transakcji? Nie musisz wchodzić w szczegóły, bo to nie jest może aż takie istotne, ale właśnie głównie aktorzy i kolejność zdarzeń, bo ja się domyślam, że tutaj nie ma tylko nas i maklera, że tam jeszcze ktoś jest, chociażby druga strona transakcji, więc jak to wygląda? No właśnie, jak przechodzimy, idziemy dalej, dokładamy kolejne cegiełki, kolejnych uczestników tego procesu zawierania transakcji i faktycznie kilku graczy tam się jeszcze pojawia. Zaczynając od nas, powiedzmy, że chcemy kupić 100 akcji spółki X, wchodzimy na nasze konto maklerskie, klikamy złóż zlecenie na 100 akcji spółki X. To zlecenie jest wprowadzane do systemu firmy inwestycyjnej, a firma inwestycyjna to zlecenie przyjmuje i jej zadaniem jest wykonanie tego zlecenia. Wykonanie zlecenia polega na wprowadzeniu go do systemu informatycznego giełdy, tak żeby mogło zostać sparowane z tym zleceniem przeciwstawnym. Jeżeli chcemy sprzedać, to musi być ktoś chcący kupić. No i tutaj pojawiają się jeszcze KDPW i KDPW CCP. Najpierw następuje rozliczenie transakcji przez KDPW CCP, które przekazuje następnie do KDPW zlecenie rozrachunku tej transakcji. No, tak to zostało u nas ukształtowane, że te zadania zostały podzielone pomiędzy właśnie KDPW i KDPW CCP. Po rozrachunku transakcji, czyli na uznaniu lub obciążeniu konta depozytowego uczestnika bezpośredniego w KDPW, tak naprawdę uczestnik KDPW ma dopiero możliwość dokonania tego zapisu na naszym rachunku papierów wartościowych, czyli tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, tego, co jest dla nas najistotniejsze. Bo tutaj musimy sobie też wyróżnić takie dwa poziomy funkcjonowania tego systemu depozytowego, które wpływają jednak na schemat zawierania transakcji. Pierwszy poziom, czy pierwsza relacja, to jest relacja inwestor-firma inwestycyjna. Druga relacja to relacja firma inwestycyjna-depozyt. Depozyt prowadzi dla takiej firmy inwestycyjnej, która jest uczestnikiem bezpośrednim KDPW, konto depozytowe, a firma inwestycyjna prowadzi dla nas rachunek papierów wartościowych. Ten system, jego zadaniem jest to, aby firma inwestycyjna nie mogła sobie kreować papierów wartościowych, które nie zostały jej przydzielone na skutek rozrachunku transakcji giełdowej przez KDPW. Więc z założenia jest to bezpieczne, chociaż słowo zdublowanie się może budzić pewne nasze zastrzeżenia, ale pamiętajmy, że nie chodzi tu o zdublowanie uprawnień,
tylko zdublowanie zapisów informatycznych w takim celu, aby no, na naszym rachunku pojawiło się tyle akcji, ile ma się dokładnie pojawić i tyle, ile zostało rozliczone w transakcji giełdowej. No to tak w telegraficznym skrócie schemat transakcji giełdowej. Jeśli to było niejasne, śmiało zadaj mi pytanie jakieś doprecyzowujące, bo zdaję sobie sprawę, że to może być trochę skomplikowane. Powiem w ten sposób, Adrian. Jeżeli to było niejasne, to we wpisie są świetne grafiki, które to wyjaśniają lepiej i możecie oczywiście komentować zarówno na YouTubie, jak i pod wpisem, więc ja jak zwykle zachęcam, tak pozwolę sobie zrobić taką wstawkę, bo wiecie pewnie, że komentowanie jest siłą tej naszej społeczności. Więc jeżeli to jest niejasne, to komentujcie, jakby co jest wykres, znaczy taka grafika we wpisie. Natomiast teraz dochodzimy do chyba najważniejszego pytania. Ono jest krótkie i w zasadzie częściowo na nie odpowiedziałeś, ale dla mnie jest bardzo istotne, bo o to się w zasadzie wszyscy pytają. Tak naprawdę po to tu dzisiaj jesteśmy. Gdzie przechowywane są nasze papiery i czy jest to bezpieczne? Czy nie było żadnych przypadków, wiesz, tam włamań, zaginięcia papierów? Mm-hmm. Przynajmniej według twojej najlepszej wiedzy, więc nie musi być w szczegóły. No, gdzie są przechowywane papiery? One są w systemach informatycznych. W mojej ocenie to jest bardzo bezpieczny system, właśnie z uwagi na jego dwupoziomową strukturę, z uwagi na to, że sam depozyt czy KDPW pełni bardzo ważną funkcję. To jest spółka akcyjna, zresztą tak samo jak KDPW CCP jest spółką akcyjną, ale no, ich rola jest z perspektywy obrotu bardzo, bardzo istotna, co oczywiście oznacza, że też wymagania, które stawiamy tym systemom informatycznym wykorzystywanym w tej działalności są bardzo, bardzo wysokie. Podobnie u firmy inwestycyjnej, tak? Zasadniczo no, nie powinno się nic złego wydarzyć. Firma inwestycyjna musi na bieżąco dbać o to, żeby z naszego rachunku papierów wartościowych nie znikały papiery wartościowe, żeby nie znikały środki pieniężne. Oczywiście zdarzały się pewne przypadki zniknięcia, ale do tego przyczynił się czynnik ludzki. To nie może wiem. Zostawmy to na później, bo. Okej, okay, to jasne. To bardziej w kontekście nadużyć, tak, niż takiego zaufania do systemu informatycznego. Tak, mnie chodziło raczej o to, czy jakoś nagminnie zdarza się, że giną papiery, że ludzie narzekają, że ich nie ma i tak dalej. Natomiast ja też o tym nigdy nie słyszałem, więc chciałem tak ciebie dopytać, czy z tej drugiej strony o czymś takim słyszałeś. Znaczy, to może tylko dopowiem w kontekście naszego drugiego wpisu i drugiej rozmowy. Będziemy mówić o takim przypadku utraty papierów wartościowych, więc teoretycznie to się może wydarzyć. Ale no tak jak powiedziałem, firma inwestycyjna musi na bieżąco kontrolować swoje zapisy i gdyby pojawiły się jakieś nieprawidłowości, niezwłocznie je korygować. No to więcej nie będę zdradzać, zostawimy na przyszłość. Tak, zwłaszcza, że mam kolejne bardzo ciekawe pytanie. Już o tym też trochę powiedziałeś, ale jak wygląda ta separacja między środkami, właściwie papierami domu maklerskiego, które on niewątpliwie może mieć jakby na własny rachunek, a środkami, papierami jego klientów. Jak to wygląda? Jak to działa? Tutaj musimy zacząć od typu uczestnictwa firmy inwestycyjnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Bo firma inwestycyjna może uczestniczyć zarówno jako podmiot, który ma własne papiery wartościowe, jak i podmiot, który ma papiery wartościowe swoich klientów, tak mocno, mocno upraszczając, a nazywając to zgodnie z regulacjami KDPW, mamy typy uczestnictwa biuro maklerskie i typ uczestnictwa biuro maklerskie rachunek własny. I na kontach ewidencyjnych prowadzonych przez depozyt rejestruje się odrębnie papiery wartościowe rejestrowane w tych poszczególnych typach uczestnictwa. Więc ten system pozwala, no pozwala wyodrębnić te papiery wartościowe, które posiada firma inwestycyjna, działając na rachunek własny,
od papierów wartościowych, które posiada firma inwestycyjna, działając na rachunek swoich klientów. Wobec tego zadam takie pytanie, czysto hipotetyczne i tym razem przepraszam, bo tego nie było w planach. Czy może się zatem zdarzyć, że ktoś, jakiś pracownik maklera, wiesz, no źle kliknie, coś takiego zrobi, że do DPW jakby na zlecenie klienta, mimo wszystko jakoś te papiery trafią na rachunku maklera, tym rachunku własnym. Czy to jest w ogóle możliwe, czy dzięki tym dwóm poziomom i całym procesowi to jest mało prawdopodobne? To jest dobre pytanie. Powiem szczerze, że nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Nie mogę powiedzieć, że to jest niemożliwe, ponieważ no, wszystko jest możliwe, chociaż tutaj no, trudno mi stawiać jakąś bardziej jednoznaczną tezę. Wydaje mi się, że nie musimy się tym martwić. Tak odpowiadając może bardzo prosto i pewnie niezbyt satysfakcjonująco, ale no, chyba bym na tym zakończył, bo szczerze trudno mi powiedzieć, co w takim przypadku i czy to w ogóle jest możliwe, bo tak naprawdę to wszystko dzieje się automatycznie i w zasadzie bardzo, no. Tak naprawdę to chciałem wiedzieć, byłem ciekaw, czy o czymś słyszałeś, czy nie. Sprawa kluczowa, czyli zaufanie. CDPW, wcześniej mówiłeś o KDPW, rozumiem, że CDPW to jest po prostu, jakby KDPW jest polskim centralnym depozytem wartościowym. Tak, żeby ludzie rozumieli. Okej, przepraszam, bo ci nie ma problemu. Więc dobra, to odpowiadam. KDPW to tak jak powiedziałeś świetnie, to jest polskie CDPW, czyli Centralny Depozyt Papierów Wartościowych. Mamy takie rozporządzenie unijne, które reguluje właśnie działanie CDPW w Unii Europejskiej. I teraz czy można zaufać serwerom CDPW? To na potrzeby też przygotowywania wpisu ja sobie zanotowałem takie elementy, które gwarantują nam, czy inaczej, pomagają nam zaufać serwerom CDPW, więc pozwolę sobie teraz spojrzeć w moje notatki i to wygląda w ten sposób, że uczestnicy bezpośredni, czyli na przykład taka firma inwestycyjna, raz w roku co najmniej biorą udział w testach i to się nazywa systemu zachowania ciągłości funkcjonowania, który jest organizowany przez KDPW. A przez ten system zachowania ciągłości funkcjonowania rozumiemy zestaw środków technicznych i organizacyjnych stworzonych w KDPW w celu utrzymania ciągłości realizacji lub jak najszybszego odtworzenia najważniejszych procesów biznesowych realizowanych w systemie depozytowym w razie ich zakłócenia na skutek niemożności korzystania z informatycznych systemów przetwarzania. No to jest taki przykład tego, że cały czas jest ten taki bieżący monitoring tego, żeby te systemy prawidłowo funkcjonowały, więc to w połączeniu ze statusem KDPW sprawia, że ten system jest bezpieczny. Świetna odpowiedź, bardzo satysfakcjonująca, ponieważ to oznacza, że ktoś pomyślał w ogóle o takim planie B, jeżeli coś by zawiodło. Bardzo mi się podobała część odpowiedzi związana z odtworzeniem, bo to też jest ważne, że jeżeli coś by zawiodło, to tam jest coś jeszcze, co pozwoli nam szybko odtworzyć ten system. Bo gdybyś tego nie powiedział, gdyby tego nie było w tym zapisie, to bym jako osoba pracująca w IT bym się po prostu martwił. Kolejne pytanie. Czy system nabywania i przechowywania obligacji oszczędnościowych, i tutaj dopowiem, że to są obligacje detaliczne, na przykład EDO, COI, te antyinflacyjne tak zwane, czy on różni się jakoś od systemu transakcji akcjami? Podejrzewam, że tak, ponieważ nawet transakcji się dokonuje gdzie indziej, tylko w dwóch domach maklerskich w tej chwili, więc jestem ciekaw, co nam powiesz na ten temat. Jak najbardziej ten system się różni, ponieważ różnią się w ogóle obligacje skarbowe. Tak? One są emitowane przez Skarb Państwa, za który działa minister finansów. Mamy rozporządzenie ministra finansów, które określa kwestie emisji obligacji skarbowych, mamy listy emisyjne,
Tak jak powiedziałeś, to się różni też od tej strony praktycznej nabywania obligacji skarbowych. Mamy agentów, którzy się tym zajmują. Mamy też możliwość zmiany systemu rejestrowania i przechowywania obligacji skarbowych na system Narodowego Banku Polskiego, więc tutaj też jest pewna odmienność wynikająca z charakteru obligacji skarbowych. No i przede wszystkim, co jest istotne dla inwestorów, to, że obligacje oszczędnościowe mogą być wyłączone z obrotu wtórnego, co pokazuje ich taki typowo oszczędnościowy charakter i bardzo zbliża je do takiej lokaty bankowej tak naprawdę, nie? W tym sensie. Tak, to ostatnie zwłaszcza było ciekawe. Też zauważcie, że tak domyślnie, ja wiem, że da się nimi obracać na rynku wtórnym, ponieważ wiele osób pisało o tym, że da się dokonać takiej transakcji. Da się. Ale zauważcie, że taką podstawą jest jednak dokonanie tego, jeżeli chcecie terminować, tak to nazwę pięknym językiem, natomiast jeżeli chcecie zakończyć wcześniej oszczędzanie, to możecie to zrobić u samego, za pośrednikiem u emitenta, czyli po prostu zgłaszacie, że chcecie zakończyć oszczędzanie za określoną opłatą w ciągu pięciu dni. Środki wracają na wasz rachunek, czyli faktycznie to jest bardzo podobne do lokaty i depozytu i to jest taka domyślna droga wyjścia lub doczekanie do końca, a nie sprzedaż komuś na giełdzie, gdzie one zresztą nie są notowane. Mhm. Kolejne pytanie jest z gatunku bardzo ważnych, zwłaszcza, że pewnie wiesz, że większość naszych słuchaczy dzisiejszych to są osoby inwestujące za granicą i osoby inwestujące w zagraniczne ETF-y, więc wobec tego jak ten proces, oczywiście ten proces mam na myśli transakcje i depozyt. Może być skrótowo. Jak on różni się dla zagranicznych akcji i ETF-ów? Różni się w ten sposób, że zagraniczne, czy może inaczej, zagraniczne papiery wartościowe możemy nabywać za pośrednictwem zagranicznego brokera albo możemy korzystać z usług polskiej firmy inwestycyjnej. Zacznijmy sobie może od tego zagranicznego brokera. Wybieramy sobie zagraniczny podmiot, który jest uczestnikiem jakiegoś systemu giełdowego zagranicznego. Z nim się kontaktujemy, z nim zawieramy umowę na świadczenie usług maklerskich i w zasadzie z tej perspektywy takiej jakby samej struktury czy podmiotów, które uczestniczą w procesie zawierania transakcji jest to najprostsze rozwiązanie, ponieważ jesteśmy tylko my i zagraniczny broker, tak? Czyli tak, dokładnie taka sytuacja jak my i polska firma inwestycyjna z polskimi, znaczy papierami wartościowymi notowanymi na GPW, tak? Tylko w tym przypadku pojawia się kilka innych ryzyk, to znaczy nie zawieramy umowy z polską firmą inwestycyjną w Polsce, tylko z zagraniczną firmą inwestycyjną. I to jest już pierwsza kwestia, którą należy mieć na uwadze. Potencjalnie przy dochodzeniu odpowiedzialności odszkodowawczej takiej firmy inwestycyjnej, czego wykluczyć nie możemy, trzeba będzie troszeczkę czasu poświęcić na chociażby kwestię ustalenia prawa właściwego, które będzie decydować o tym, na jakiej podstawie my możemy swoje roszczenia wobec takiej firmy inwestycyjnej dochodzić. W Polsce to jest oczywiście jasne, czy może tak, nie jest to całkowicie jasne, tak? Natomiast jesteśmy w Polsce i to jest, jak można kolokwialnie powiedzieć, nasz ogródek. Co do zagranicznych papierów wartościowych, musimy pamiętać jeszcze o kwestii uprawnień, które wynikają z tych papierów wartościowych. Tak, jeżeli kupujemy akcje polskiej spółki akcyjnej, na przykład CCC, to
jakby nasz status reguluje kodeks spółek handlowych. Jeżeli kupujemy akcje Tesli albo BMW, no to nasz status jako akcjonariusza wyznacza odpowiednio prawo niemieckie czy amerykańskie, czyli nieodpowiednio amerykańskie i niemieckie, tak w tej kolejności. Więc też musimy mieć to na uwadze. No i teraz, czy musimy korzystać z zagranicznego brokera, żeby nabywać zagraniczne papiery wartościowe? No nie musimy, tak? Możemy również skorzystać z usług polskiej firmy inwestycyjnej, przy czym w tym przypadku najczęściej polska firma inwestycyjna sama korzysta z usług zagranicznego brokera, no bo krótko mówiąc, zbyt kosztowne jest dla polskiej firmy inwestycyjnej uczestnictwo w zagranicznych rynkach. Lepiej jest, czy bardziej ekonomicznie skorzystać z instytucji finansowej o zasięgu międzynarodowym, która na tych rynkach uczestniczy. I taka polska firma inwestycyjna po otrzymaniu od nas zlecenia przekaże to zlecenie do wykonania zagranicznemu brokerowi, który dopiero to zlecenie wprowadzi do systemu informatycznego giełdy. W tym przypadku musimy też pamiętać, że co do przechowywania papierów wartościowych jesteśmy znowu zależni od jurysdykcji zagranicznej. Najczęściej no po prostu ta polska firma inwestycyjna, dla niej prowadzony jest depozyt papierów wartościowych przez zagranicznego depozytariusza, tak? I to polska firma inwestycyjna musi dołożyć należytej staranności przy wyborze tego zagranicznego depozytariusza, ponieważ ponosi wobec nas odpowiedzialność z tytułu tak dokonanego wyboru. Więc jest to troszeczkę bardziej złożony proces korzystania z polskiego maklera przy zawieraniu transakcji na zagranicznych papierach wartościowych, ale oczywiście jak najbardziej możliwy i praktykowany. Możemy też zawierać transakcje od stosunkowo niedawna w Polsce na zagranicznych papierach wartościowych. Mamy rynek Global Connect, który na razie nie obfituje jakoś w wiele podmiotów, no ale od czegoś trzeba zacząć, tak? Jeżeli mogę, Adrian, bo bardzo ciekawie to opisałeś, zwłaszcza z perspektywy inżynierskiej. Jestem z wykształcenia inżynierem i to było ultra ciekawe, no bo wyobraźmy sobie, że z jednej strony inwestujemy u zagranicznego brokera, kupujemy zagraniczne ETF-y i z jednej strony jest to bezpieczniejsze o tyle, że jest tu mniej pośredników. Jakby wydaje się po inżyniersku, że dzięki temu mniej rzeczy może się zepsuć, a im mniej rzeczy może się zepsuć, tym lepiej, teoretycznie. Z drugiej strony, jeżeli coś pójdzie nie tak, to musimy kontaktować się i dowodzić naszych praw z zagraniczną spółką, bezpośrednio po prostu, nie mamy innego wyboru, czyli tak jak niektórzy mogą się martwić, czasami będzie trzeba gdzieś polecieć, najlepiej znać języki, być może nie trzeba, ale no, przyda się taka umiejętność. Z drugiej strony, jeżeli wybieramy polskie biuro maklerskie, które robi to przez tak zwane proxy, też tak po inżyniersku, czyli po prostu inną firmę zagraniczną, która inwestuje tam właśnie za granicą, to może się zepsuć więcej trybików w maszynie, ale z drugiej strony wszelkie roszczenia, problemy i tak dalej idą do polskiej firmy, więc możemy rozmawiać po polsku. Tyle, że wydaje się, że więcej rzeczy po drodze może się zepsuć. Wobec tego teraz takie pytanie związane z tym, czy kupowanie i posiadanie instrumentów zagranicznych, i teraz niezależnie jak, dla uproszczenia możemy założyć, że bezpośrednio u zagranicznego brokera, nakłada na inwestorów jakieś dodatkowe ryzyka? Jeżeli tak, to jakie? Poza oczywiście tym, że w razie problemów trzeba na przykład podróżować za granicę. No tych ryzyk trochę jest. Nie chcę zabrzmieć zniechęcająco, odstraszająco, tak, ale no mamy ryzyka walutowe, mamy ryzyka pewnie podatkowe, o których może nie wiem zbyt wiele, ale przy nabywaniu zagranicznych papierów wartościowych należy o nich pamiętać. Mamy kwestię właśnie tej zagranicznej jurysdykcji, czyli odpowiedzialności potencjalnie podmiotu zagranicznego na rynku, który może cechować się całkowicie odmienną praktyką, innym podejściem organu nadzoru i tak dalej, więc to chyba byłoby takie główne ryzyko, które bym widział.
Coś, o czym już wspomniałem, ale to chyba wydaje mi się, że należałoby jeszcze podkreślić, nie w kategorii ryzyk, ale w kategorii tego, co ma znaczenie dla inwestora, to zakres uprawnień, które wynikają z faktu posiadania akcji zagranicznej spółki, reguluje zagraniczne prawo i musimy być tego świadomi. Czyli nie powiedziałbyś pewnie, że trzeba znać wszelkie detale tego prawa, zwłaszcza jeżeli inwestujemy na takim uznanym światowym rynku typu Stany Zjednoczone lub Niemcy, ale jeżeli chcemy bawić się w jakieś bardziej egzotyczne inwestycje, dajmy na to w Korei, może w Chinach, jeżeli mamy jakimś cudem bezpośredni dostęp, to być może warto poczynić jakiś krok w celu właśnie zaznajomienia się z tym prawem. Tak, żeby nie kupować kota w worku, aczkolwiek no, musimy też mieć świadomość, że spora rzesza inwestorów w Polsce też nie ma dużej świadomości na temat tego, jak to funkcjonuje w Polsce, jak kształtują się uprawnienia korporacyjne. Najczęściej po prostu jest to inwestycja nastawiona tylko na kwestie finansowe, tak? Czyli kupujemy, sprzedajemy i nie interesujemy się tym, jakie prawa nam przysługują z tytułu posiadania akcji. Myślę, że drobni inwestorzy, no i czasami też kupuję akcje, no nie oznacza to, że od razu pojadę na walne zgromadzenie jakiejś spółki giełdowej, tak, albo wezmę w nim udział, bo wiem, że to nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Masz rację i tak jak powiedziałeś, ja mam tego świadomość, że większość inwestorów prawdopodobnie patrzy tylko na kwestie finansowe, patrzy stopa zwrotu, bo też dywidendy oczywiście, które się w nią wliczają, a mnie interesuje się bezpieczeństwem, a już w ogóle aspektami prawnymi, tym bardziej cieszę, że ten podcast mamy, bo mam wrażenie, że wiele osób nie wiedziało większości rzeczy, o których rozmawialiśmy i też pewnie nie będzie wiedziało tej rzeczy, na którą zaraz mi odpowiesz. Wspomniałeś o Global Connect. Jak być może wiesz, o Global Connect napisałem taki na razie dość krytyczny wpis i nagrałem podcast, ponieważ tak nie ma za bardzo czego oceniać. Nie ukrywam, że liczę na to, że na Global Connect pojawią się też zagraniczne ETF-y, najlepiej te na szerokie indeksy, bez żadnych dodatkowych opłat i z małymi spreadami. Ale teraz pytanie z twojej dziedziny, czyli czy Global Connect, pomijając jego wady, tak jak wspomniałeś, czyli na przykład to, że tam jest niewiele papierów, czy jest w jakimś kontekście, w jakimkolwiek bezpieczniejsze od kupowania tych samych papierów na giełdach zagranicznych przez zagranicznych brokerów? No to myślę, że jest w jakimś stopniu bezpieczniejsze. To jest taka oferta bezpieczniejsza jednak z uwagi chociażby na to, że transakcje zawieramy w naszej walucie, tak, a nie w walucie zagranicznej chociażby. I odpadają nam te wszystkie ryzyka związane z korzystaniem z zagranicznego brokera. Czy jest bezpieczniejsze, bardziej ryzykowne? No Global Connect, to ja sam jestem ciekaw, jak to będzie się dalej rozwijać, więc jeszcze nie mam takiego wyrobionego zdania na ten temat. Ale tutaj nie chcę zabrzmieć, czy nie chcę się powtarzać, tak, ale tym bardziej na rynku Global Connect należy pamiętać o tym, że pomimo tego, że nabywamy coś notowanego na polskim rynku w alternatywnym systemie obrotu, to nadal nabywamy akcje spółek zagranicznych, a więc to znowu prawo obce będzie regulowało zakres tych uprawnień. Nie? A w pozostałym zakresie, no to no te kwestie, te ryzyka walutowe nam odpadają i ryzyka związane z nawiązywaniem relacji z zagranicznym brokerem. Więc tak. I znowu to było bardzo ciekawe, co powiedziałeś teraz. Zwłaszcza, że część osób może podejrzewać, że skoro w Polsce jest jakaś firma, która, no wiecie, jakoś sztucznie tworzy te akcje, tak jakby certyfikaty związane z nimi, nazwijmy to tak zupełnie jako laik, że dubluje jakoś te akcje sztucznie, notuje je w złotych, to będzie w jakimś sensie bezpieczniejsze i z nią się będzie gadać, jeżeli będą jakieś problemy, to tak jak mówisz, jeżeli będą jakieś problemy, to pewnie będą u samego emitenta i tak będziemy w jakimś sensie zmuszeni do choćby rozmów z zagraniczną instytucją i tak naprawdę tego nie rozwiązuje, natomiast jakieś ryzyka walutowe jak najbardziej w tym pomaga.
Chociaż musimy też pamiętać, że te spółki, których papiery wartościowe są wprowadzone na rynku Global Connect, one też muszą cechować się pewnym takim podwyższonym standardem w zakresie ujawnianych informacji, więc to nie będą byle jakie podmioty, tak bardzo kolokwialnie to ujmując, co też powinno nas troszeczkę uspokajać. Tak, zawsze coś. Z mojej strony to było na tyle, Adrian. Bardzo Ci dziękujemy. Również bardzo, bardzo dziękuję. Nie, naprawdę super ciekawy podcast. Samemu bym w życiu tego nie zebrał tego materiału, a nawet jakbym zebrał, to bym nie nagrał tak ciekawie jak rozmowa z Tobą. I też pytania, jeżeli macie, to kierujcie bezpośrednio pod klipem albo wpisem na blogu, także wiecie, gdzie nas znaleźć. Adrian obiecał mi, że będzie komentował, będzie odpisywał na komentarze. Oczywiście nie ma tu żadnych terminów, ale jeżeli odpowiesz, będzie mi bardzo miło. Takich podcastów będziemy mieli przynajmniej kilka, więc nie żegnam się tak na dobre, bo to by nie miało żadnego sensu. I tak, Adrian, jakbyś mógł króciutko zapowiedzieć kolejny temat, który pokryjemy w takim podcastie. Okej. W kolejnym temacie będziemy mówić no też o bezpieczeństwie, ale w przypadku upadłości domu maklerskiego. Więc jeśli chcecie dowiedzieć się, co w takim przypadku należy zrobić, albo inaczej, czy należy się bać, to przeczytajcie i posłuchajcie. Świetna zajawka, naprawdę. Bardzo Ci dziękuję i Wam również za wysłuchanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.